trzecim odcinku piątego sezonu serialu Happy Days, emitowanego 20 września 1977 roku, jeden z głównych bohaterów przeskoczył na nartach wodnych uwięzionego rekina. Po jakimś czasie stwierdzenie przeskoczyć rekina zaczęło oznaczać absurdalny wątek w serialu lub po prostu spadek jego jakości lub wyczerpanie się pomysłów. Na pewno znacie to uczucie, gdy katujecie serial sezon po sezonie, tylko dlatego, że poświęciliście na niego już bardzo dużo czasu. Pewnie każdy z nas ma taki serial po seansie, którego wciąż zastanawia się, po co wciąż go ogląda. Może pora zmienić swoje nastawienie? Kiedyś sprawa była znacznie prostsza. Mniejsza ilość kanałów telewizyjnych oznaczała mniejszą ilość produkcji. Dodatkowo na naszym rodzimym poletku, zanim dostęp do internetu pozwolił nam na oglądanie praktycznie wszystkiego, wybór był jeszcze bardziej ograniczony. Oglądanie Klanu, Złotopolskich, MagDM i innych perełek było na porządku dziennym. Świat się jednak zmienił, widzowie stali się bardziej świadomi i, przynajmniej w teorii, bardziej wybredni. W 1983 roku finał serialu MASH oglądało 125 milionów widzów, 60% amerykańskich gospodarstw domowych. Aktualnie najchętniej oglądane seriale rzadko osiągają wynik 15 milionów widzów. Czynników jest kilka: mnogość serialowych propozycji, dostęp do różnych kanałów dostępu oraz nowe przyzwyczajenia widza, jak na przykład binge-watching. Dekada lat 70. nazywana była złotą erą telewizji, a przecież aktualnie powstaje znacznie więcej znakomitych seriali niż kiedykolwiek. Problem jednak w tym, że masa dobrych produkcji łatwo potrafi zdominować rynek, w którym kryje się zaledwie garstka wybitnych. Ale wróćmy do porzucania seriali. Mnogość produkcji przyprawia ból głowy. W czasach Wielkiej Trójki teoretycznie można było nadążać za każdym serialem. Dziś niemożliwe jest choćby obejrzenie każdego pilota nowego serialu. Wyobraźcie sobie, w 2009 roku seriali emitowanych było 211. W ciągu 5 lat liczba ta wzrosła do 371. W 2015 roku seriali było już 409. Netflix aktualnie ma w planach 63 nowe seriale, produkcja niektórych z nich się już rozpoczęła. Jak za tym wszystkim nadążyć? Odpowiedź jest prosta. Nie da się. John Landgraf, prezes FX i guru telewizyjny, stwierdził, że znajdujemy się w czasach telewizji przesytu, w których programów telewizyjnych jest zdecydowanie za dużo i tylko ci gracze, którym uda się w jakiś sposób umiejętnie zarządzić swoimi stacjami, pozostaną na powierzchni. W najlepszej sytuacji wydaje się być Netflix z ponad 80 milionami subskrybentów. Stacje ogólnodostępne zaczynają tracić przychody z reklam, ratują się często sprawdzonymi schematami, tworząc seriale na podstawie znanych filmów lub kolejne spin-offy, co często wiąże się z niskim poziomem tych produkcji. Telewizyjna bańka cały czas się powiększa i prawdopodobnie w końcu pęknie. Trzeba więc seriale porzucać, kawałek po kawałku, jeden za drugim, by zrobić miejsce dla tych ciekawszych, lepszych, bardziej obiecujących, a ich ciągle przybywa. Ale przecież to nie jedyny powód, dla którego serial odrzucany. Potraficie policzyć, ile produkcji porzuciliście, bo były po prostu nudne, ciągnęły się bez końca i nie mieliście na nie czasu? Supernatural, Mentalista, The Killing, Skazane na śmierć, Trawka, Zakazane Imperium to tylko niektóre z tych, które porzuciłem po latach oglądania. Po dwóch sezonach odpuściłem sobie Gry o Tron i The Walking Dead, żałując na nie czasu. Ostatni sezon Dextera porzuciłem z ciężkim sercem, pamiętając wyjątkowe pierwsze odsłony. Są jednak takie seriale, których żałuję, że nie porzuciłem. Nie trzeba daleko szukać. Dr. House, którego ostatnie serie były wręcz parodią, a ostatni odcinek Gwoździem do trumny, drugi sezon Detektywa, który zawiódł chyba wszystkich. Dla niektórych topowym przykładem byliby z pewnością Zagubieni, którzy moim zdaniem trzymali przyzwoity poziom do samego końca. Ale za to cały czas zastanawiam się, dlaczego wciąż daje szansę Homeland. Jest jednak kilka seriali, które warto było przetrzymać, by zobaczyć, jak wspaniałymi dziełami są. Czy ktoś w ogóle pamięta pierwszy sezon Breaking Bad, albo 6 stóp pod ziemią? Czwarty sezon Community był ogromną wpadką NBC, gdy zwolniono jego twórcę Dana Harmona, który na szczęście powrócił, by wprowadzić sitcom na odpowiednie tory. Przykłady z pewnością można mnożyć, podaję jedynie te ze swojego doświadczenia. Okazuje się nawet, że nostalgia lub bazowanie na sprawdzonych markach też nie zawsze się sprawdza. Dałem szansę serialom z postaciami DC Comics. Flash, Arrow, Gotham, każdy poszedł w odstawkę, choć ten pierwszy został porzucony nie ze względu na swój poziom, lecz na brak czasu. Zresztą w dzisiejszych czasach przy takiej ilości nowych seriali ponad 20-odcinkowe produkcje mijają się z celem. Bardzo często takie pozycje potrafią przynudzić, a poświęcanie kilkudziesięciu tygodni, doliczając przerwę zimową, graniczy wręcz z cudem. Dlatego nawet telewizje ogólnodostępne zaczynają zmieniać typ swoich produkcji i tworzą seriale kilkunastoodcinkowe. Jak więc widać, żyjemy w czasach przesytu. W hipermarketach tysiące różnych produktów do kupienia, w kinach kilka kolejnych filmów debiutuje co weekend, w telewizji zaś kilkaset produkcji walczy o uwagę widza. Niegdyś medium masowe, dziś telewizja walczy o niewielkie grupy oddane konkretnej produkcji. Te jednak wcale takie wierne nie są, bo znajdują sobie coś nowszego, lepszego, ciekawszego. A co z wami? Jesteście wierni swoim serialom? No właśnie, dajcie znać w komentarzach, jakie seriale porzuciliście, albo jakie macie zamiar wkrótce porzucić. Pamiętajcie także o odcinkach Karoliny, jej poprzednio o historii serialu amerykańskiego zobaczycie tutaj, a jej następny o serialu Narcos, jak sobie tutaj klikniecie już wkrótce. Ja to oczywiście zapraszam na mój następny odcinek,
Oczywiście subskrybujcie, szerujcie, lajkujcie, jeśli lubicie nasze filmiki. No i do zobaczenia.